Witam, witam w kolejnym podcaście, tym bardziej trochę nietypowo, bo z Mugim. Tak, po długim czasie, już dawno podcastu nie mieliśmy wspólnego. Pamiętam, że ostatnio był u mnie wywiad z tobą, a ogólnie u ciebie podcastu o Naruto chyba już z kilka miesięcy nie tworzyliśmy, z tego co wiem, a kiedyś były. O, tak, tak, tak. Znaczy to ja to, drodzy, podepnę pod Talko no Jutsu normalnie. Tak, tak, no. Dzisiaj taka wyjątkowa sytuacja wyszła, bo Nekonowi coś wypadło i nie dał rady tego nagrywać. No i tak standardowo, że Mugi jeszcze się nie pokazał, to bez kamerek dzisiaj. Po prostu bez sensu, żebym ja tylko tutaj paradował przed tą kamerą. Może kiedyś. Więc tak, może kiedyś. Więc po prostu dzisiaj będzie typowo podcastowo, bez żadnych kamerek. No i można powiedzieć z gościem, bo to w sumie jak 12 podcastów stworzyłem z Nekonem, to trochę powróciliśmy do tego, do pierwotnych podcastów, nie? No bo pierwsze podcasty nagrywałem z tobą. Tak, tak, no. I w ogóle, jakkolwiek. Nigdy nie miałeś... Wywiad, podcast, to wszystko z tobą. Ja nigdy w życiu nie nagrywałem, no oprócz teraz z Nekonem Talk no Jutsu, to nigdy z nikim nie nagrywałem w ten sposób chyba. Jestem ciekawy, czy jak tworzycie podcast i widać wasze twarze, czy ktoś siedzi na tym odcinku i patrzy cały czas w ten monitor i ogląda wasz, czy nie? Jestem tego ciekawy. Na pewno, bo mieliśmy kiedyś taki podcast, że nie było kamerek po prostu. Tam chyba Nekonowi wtedy coś się zepsuło z kamerką i nie dało się tego zrobić, więc mówię też, nie będę sam tutaj poradował i ludzie, bez kamerek, ja szczerze ci powiem, jak ja oglądam podcasty, to zazwyczaj myję naczynia i zawsze mam włączoną gdzieś tam uparty telefon i oglądam, nie słucham, znaczy no słucham i oglądam, nie? Czasem coś tam zerknę, więc ja bym się nie dziwił. No, zależy jaki podcast, nie? Bo czasami są takie podcasty, jak ja tworzę właśnie ze Spychem ostatnio, że zdjęcie jedno i muzyka w tle i głos, nie? To wiadomo, że wtedy... No dzisiaj będzie podobnie, tylko że bez muzyki. Ja uważam, że do podcastu muzyka tam... No, w sensie, no... Jakby to chciałbyś dopiąć co na ostatni guziczek, wiesz, wszystko ładnie, pięknie, po tą muzykę dopasować do tego, co się mówi, no to wtedy spoko, ale to jest znacznie za dużo roboty dla takiego projektu, że tak powiem. Więc wolę zostawić to typowo dwóch gości gada i tyle. Bez żadnej muzyki. No, ogólnie wiesz co, dużo osób wyznaje coś takiego, że podcast powinien być czysty, że audio i tyle, bez dodatków. No może... Ta, bez cięć nawet. Tak, i bez cięć. Choć nie, ja ogólnie powiem ci szczerze, że ostatnio się bawiłem w to, żeby jakby to audio było powiedzmy takie, nie wiem, dynamiczniejsze, coś w tym stylu, nie? I ucinałem takie jakieś tam zacięcia. No i to nawet fajnie wyszło, nie? Ale mówię, ogólnie rzadko kiedy w coś takiego się bawię, bo jednak podcasty mają po 2 godziny i jakbyś miał edytować audio dwugodzinne, to jednak zajmuje to dużo czasu. Tak, tak. Znaczy no to tam, wiesz, no jak to chce, tyle powiem. Dla mnie taka forma jest z dwóch powodów fajna. Raz, że nie muszę za bardzo nic robić. Też zdarzało, że podczas tych podcastów coś tam przyciąłem, bo tutaj było jakieś, nie byliśmy zsynchronizowani, tam coś się stało, tutaj się mylił ktoś, coś nam przerwało, no tam wiadomo, jakieś tam cięcia były, ale zazwyczaj w ogóle tego nie ma. No bo no to nie jest coś, wiesz, przygotowane ze scenariuszem, oj, robimy to i to i to. Jak będziemy się mylić, to będziemy się mylić na wizji, że tak powiem. I to jest spoko moim zdaniem, tak zostawmy. Ja kiedyś miałem taki moment właśnie, nie z tobą chyba, ale z kimś innym, gdzie w ogóle chciałem coś powiedzieć, ale nie mogłem jakkolwiek tego jakby w zdanie, wiesz, uzbierać i totalnie nie wyszło i musiałem od nowa wszystko uciąć, ale pamiętam, coś takiego było. Nie wiem, czy wy coś takiego macie, ale miałem jedną taką sytuację, gdzie mi się mózg zawiesił i tyle w temacie. Zdarza się, no może też tak być. Dobra, to po tych 4 minutach wstępu nostalgicznego o podcastach może zacznijmy temat. Dzisiaj temat, jak widać, o mangach. O tym na początek zaczniemy. I tutaj głównie się wypowiem Mugi, bo ja w życiu nie czytałem mangi. Widziałem mangę, w sensie widziałem książkę, można tak to nazwać. Jakby widziałem ją, trzymałem w ręku nawet. Widziałem jedną stronę chyba z tego, z Naruto akurat to było i mam co do tego pewne odczucia, ale chciałbym z perspektywy takiego totalnego laika, który od razu mówię, zaznaczam, ja nie mam zamiaru kupować mang. Może kiedyś bym kupił, wiesz, jakbym miał bardzo dużo gotówki,
wolną półkę, to bym wykupił powiedzmy wszystkie mangi Naruto, żeby to fajnie wyglądało, ale to tylko po to. Nigdy mnie ta manga nie interesowała. A wiesz, że dużo ludzi tak poznać... ma, że wykupuje sobie mangę, nie po to, żeby ją czytać, na przykład dużo osób sobie kupuje Dragon Balla, ale żeby to ładnie wyglądało na półce, tak jak ty właśnie mówisz. No, pod warunkiem, że wiesz, to jest w tej samej stylistyce, bo nie wiem, czy to z mangami było, czy z czymś innym, ale wiem, że ktoś kupował i tutaj było trochę wyżej, tutaj trochę niżej, ta książka była powiedzmy trochę innych rozmiarów i to tak głupio wyglądało, to już mi się w ogóle nie podoba. To jest takie słabe. Fajnie jak niektóre książki nawet mają coś takiego, że powiedzmy mają 8 tomów i są takie wydania, że jak położysz jedno koło drugiej, wszystkie 8 po kolei, to cały obraz się tworzy, to też jest super. Tak, no są takie wyjątki. Także to jest fajne, jak zaplanowane. I tak w sumie ja dzisiaj będę cię przepytywał. A jak to jest czytać mangę? Dlaczego? Może o tak. Dlaczego? Tutaj mi się wydaje, że odpowiedź jest banalna. Ja jako osoba, która już ogląda ileś tam lat anime, dosyć często tak mam, że jak nadgonię jakiś tytuł i który mnie tak, wiesz, fascynuje, że no bawię się przy tym niesamowicie, no chciałbym wiedzieć, co jest dalej, nie? A czasami jest tak, że nie ma kontynuacji, albo mamy, jak w przypadku Shippudena, ileś tam odcinków niekanonicznych i trzeba czekać. No i wtedy, wiadomo, jedyną opcją jest manga. I dlatego też mi się wydaje, że dużo osób sięga do komiksu, bo dzięki temu mogą poznać dalszą fabułę i to co tam się właściwie dzieje, nie? I plusem mangi jest także to, że na pewno ją się dynamicznie czyta, bo nie wiem, czy jeszcze... Mówiłeś, że nie miałeś okazji z tego, co mówisz, tak? Tak, wiem po prostu z różnych źródeł, chyba nawet Nekon to mówił, że mangę, ten, powiedzmy ten komiks cały, czyta się w 5 minut. Tak, właściwie jesteś w stanie jakby cały odcinek, który jest w anime, przeczytać w 5 minut. Autentycznie tak to wygląda, w szczególności, że studia no dosyć często te tasiemce, wiesz, przedłużają dosyć mocno. Przykład One Piece'a, przykład choćby nawet też Naruto, gdzie potrafią być odcinki o jednym chapterze. I autentycznie on jest przedłużany i ewentualnie studio dodaje coś od siebie. No i wiadomo, że odcinek ma 20 minut, a manga, no jak już właśnie Nekon powiedział, to czyta się w 5 minut, dosłownie szybko. No chyba, że wiadomo, jest jakiś tam chapter, gdzie jest dużo tekstu i tak dalej, to wiadomo, to się tam zmienia, ale fakt faktem dosyć szybko idzie. No i ogólnie to też jest w sumie w jakimś stopniu plus, bo poznajemy, wiesz, szybko fabułę, nie mamy jakby przedłużanych momentów, szybko przechodzimy do tych akcji, więc dla mnie to są pozytywy. No i co najważniejsze, manga to jest tak naprawdę, wiesz, taka prawdziwa fabuła tego całego tytułu. Wiesz, nie jest nic ucinane i tak dalej, idą idea, tak jak autor chciał to pokazać, to wszystko jest właśnie... Pierwozwór. Tak, dokładnie. No. Już powiedziałem, tak. Dokładnie. A są właśnie przypadki w anime, gdzie to jest strasznie ucinane, że pewne rzeczy są niepokazane i tak dalej. Tutaj na szczęście w Naruto jest okej, bo miałem okazję czytać Wojnę. Nie wiem, nie czytałem tych poprzednich tam tomów, gdzie na przykład był Zabuza i tak dalej, no nie czytałem, ale z tego co wiem, to nawet w przypadku anime jest lepiej, jeśli chodzi o Shippudena, bo, znaczy z tego co wiem, bo czytałem, bo w przypadku Wojn było tak, że ona strasznie w mandze była taka nielogiczna, w anime też, ale wiadomo, w mandze była strasznie taka nielogiczna, to wszystko jakby było czasami na siłę, a anime jednak czasami starało się pewne wątki jakby rozwinąć. Przykład walki Obito z Kakashim. W mandze ona była, powiedzmy, szału nie ma. W anime była moim zdaniem świetna i jedna z lepszych, bo jakby wracała do tych początkowych klimatów, gdzie jednak nie było technik, tylko... Znaczy techniki były, ale nie było czegoś takiego, że jakieś mocy, nie wiem, bijudamy i tak dalej. Wiesz, o co chodzi, nie? Tak, tak, tak. Więc w przypadku tego tytułu to faktycznie nawet anime chyba jest lepsze, jakby rozwija, ale większość przypadków One Piece'a, Bleach'a, Huntera, to, a czy Hunter może jeszcze nie, bo Hunter to jest najlepszy tasiemiec, ale w większości przypadków to manga po prostu jest lepsza, bo jest wszystko, a anime potrafi dosyć mocno ucinać. A to ciekawostka. W sensie ten ostatni argument no trochę do mnie przemówił. W sensie, no wiesz, ja tam głównie jestem kanałem Naruto, chociaż no jak animedia już ruszy, to niekoniecznie. No właśnie, musisz no, zacząć powiem... oglądać. Także, znaczy, ja już obejrzałem dwa anime do odcinka, już napisałem dwa odcinki, także spokojnie. W sensie na razie odświeżam to, co już kiedyś obejrzałem, żeby nagrać na to taki pełnometrażowy filmik, że tak powiem. Taką recenzję swoją. Ale jak powiedziałeś, że anime jest okrojone, to mnie trochę zaskoczyłeś w sumie. Nie wiedziałem, że takie coś się dzieje,
No, tak pomyślę, że. Ale nie zawsze, nie, nie zawsze. Powodu, na przykład że... te, powiedzmy, z, no właśnie mówię tutaj o Naruto, o Bleachu, o Hunterze i o One Piece, to oni idą z mangą, tylko potrafią pewne rzeczy pominąć, które no, dla wielu fanów jest to jakby istotne, nie? A są też takie tytuły jak Tokyo Ghoul, jak The God of High School, czy znane anime obecnie i lubiane Neverland. To są takie przypadki, że nowy sezon Neverlanda, mega znanego anime w ostatnich latach, on został stworzony w jedynce jako sezon pilotażowy, ten pierwszy sezon był spoko, był ładnie stworzony, a dwójka autentycznie było tak, że ucięli połowę mangi, nie? I chyba przeszli do końca. Czaisz to? O kurde. No, są takie przypadki. No, to rzeczywiście, no. Ale ogólnie mówię, no dobra. Nie jest tak, że wszystkie anime są ucinane, tylko faktycznie dosyć często jest tak, że pewne rzeczy są zmieniane i przez to dużo ludzi jakby tego nie lubi, nie? I też często jest tak, że anime po prostu jest czymś takim, że to jest wizytówka mangi. To ma tylko po prostu polepszyć sprzedaż komiksu. Dosyć często takie, że anime właśnie na takiej podstawie jest. Rzadko, znaczy rzadko nie, ale dosyć często tak bywa, nie? Mhm. A czy no to no można powiedzieć, wymienić cztery argumenty i w sumie połowa z nich dla mnie przynajmniej subiektywnie jest odbierana jako negatywy, a dla ciebie pozytywy, bo powiedziałeś na początku, że możesz się dowiedzieć, co jest na bieżąco w fabule, jak najszybciej w sensie, nie? Na przykład, że dogoniłeś anime i czytasz sobie mangę. Dla mnie to jest właśnie minus, bo to jest taki spoiler do anime. W sensie, no ja jestem bardziej człowiek, który woli obejrzeć anime niż przeczytać mangę. Nie? Także w tym przypadku dla mnie czytanie mangi równa się po prostu spoilerowanie tego, co będę widział w anime. I no to mi się nie podoba. W sensie, no jeżeli anime chcę obejrzeć, to wolałbym je obejrzeć od deski do deski, nie wiedząc kompletnie, co się wydarzy, nie? W sensie, też z tego powodu trochę nie zamierzam, znaczy chciałbym po części wrócić do Boruto i obejrzeć, tym bardziej, że oglądałem dzisiaj twój odcineczek o Boruto, że chciałbym do niego wrócić, bo to jest kontynuacja Naruto. Jednocześnie ja jako kanał Naruto dużo wiem o Boruto, pomimo tego, że nie oglądam. To anime, co zabawne, w ogóle mnie nie interesuje, nie? W sensie, to nie jest tak, że mam, kurde, a szkoda, że tak tego Boruto nie lubię i w sumie obejrzałbym, bo tam ciekawe rzeczy się dzieją. Tylko, że ja słyszę cały czas, że ciekawe rzeczy dzieją, ale mnie to tak w ogóle nie rusza, co zabawne, nie? Mówię, no dobra, fajnie. I dużo rzeczy wiem, naprawdę wiele rzeczy wiem, pomimo tego, że nic nie oglądam. I to mnie trochę odpycha w ogóle, żeby zacząć, bo ja już wiem, co się wydarzy, nie? I tak samo uważam, że czytanie mangi, jeżeli masz zamiar oglądać anime, w tym przypadku, dla mnie, mówię znowu, to jest taki spoiler. Tak, i wiesz, dużo osób tak ma. Właściwie jakby nie patrzeć, to anime jest bardziej, nie wiem, znane, nie? Dużo osób bardziej woli anime niż komiks. Tak już się nie wiem, tak po prostu jest. A ja mi się wydaje, że tak jest z filmami i z książkami i tak dalej, że ktoś woli bardziej obejrzeć film niż czytać książkę, nie? Wiadomo, o co chodzi. Aczkolwiek, no, spoko, wiem, o co ci chodzi, dzięki temu jakby lepiej się bawisz przy anime, ale ja na przykład mam tak i dużo fanów japońskich animacji, że po prostu no, człowieka ciśnie tak na ty do takiego stopnia, że chce po prostu się dowiedzieć, co jest dalej, nie? I tak u mnie jest, że no, muszę czasami, nie wytrzymam, jak widzę, że jakiś tytuł jest na niesamowitym poziomie, że jest jakaś fajna akcja i oni na przykład ucinają mi i dopiero kontynuacja jest zapowiedziana, nie wiem, za 2 lata, to no po prostu aż człowiek no, jest zmuszony czasami, żeby tą mangę poczytać. I tyle, no czasami w ogóle jest zmuszony, bo są takie tytuły, które w ogóle nie są kontynuowane, na przykład Hajime no Ippo, Kingdom, dobra, Kingdom w tym momencie jest, ale no, są takie tytuły, które po prostu nie dostają kontynuacji. Na szczęście, wiesz, te takie znane anime, no po prostu się sprzedają i dlatego potem z biegiem czasu jest tego dużo, nie? Ale są też takie tytuły, które są świetne, ale nie do końca się przyjęły i dlatego też człowiek czasami jest zmuszony, nie? Mhm. W ten sposób. I też ogólnie tutaj jest ważna kwestia. Jest dużo anime takich, że na przykład tutaj daję przykład Kingdom. Top 3, jeśli chodzi o mangi, jeśli chodzi o sprzedaży i tak dalej w Japonii. No tam wiadomo, skacze, czasami jest na miejscu 5, 3, w zależności czy coś tam wiadomo wyskoczy. Ale jednak bądź co bądź, anime Kingdom
ogólnie jest słabe. Ogólnie jest słabe, bo w jedynce miałeś animację CGI. To wyglądało jak, no, gówno, brzydko mówiąc, no tego się nie dało oglądać. A komiks jest chyba jednym z najpiękniejszych, jakie kiedykolwiek czytałem. Te rysunki, to wszystko jest naprawdę dopracowane. I jak widzę, że coś takiego jest spieprzone i to tak mocno, to wtedy, no, no nie pozostaje nic innego jak czytać mangę, bo anime strasznie to pieprzy. Ale wiadomo, też są takie przypadki jak Kimetsu no Yaiba. To jest tytuł, który w ogóle nie wiem czemu jest tak znany. Znaczy wiem, domyślam się, ale bądź co bądź, on tak podbił Japonię i w ogóle świat. Chyba w 2020 to jest, wyszedł, nie, właściwie teraz wyszedł film kinowy Kimetsu no Yaiba jakoś niedawno i on w sprzedażach autentycznie był w topce i ogólnie wszystkich filmów, mówimy o filmach hollywoodzkich, tam był top 3, nie, jeśli chodzi o sprzedaże, tak siadł wszystkim, a to dlatego, że studio odpowiadające właśnie za ten film kinowy i w ogóle za to całe anime, naprawdę wykonało niesamowitą pracę, wizualnie to jest sztos i to jest na przykład przykład taki, że tutaj anime po prostu wypada lepiej. Są takie wyjątki, ale stosunkowo jest ich mało, nie? Mhm. A właśnie to, co powiedziałeś, też chciałem to zaznaczyć, zanim w ogóle... No to czy powiedziałbyś o tym, czy nie powiedziałbyś o tym, to ja bym to zaznaczył, że manga, w sensie, no mówię, nie czytałem, tylko trzymałem w rękach przez chwilę i tam widziałem, ale też często używam mangi, bo jest mi potrzebna gdzieś tam w odcinkach, nie? Jakieś tam przebitki, czy dialog konkretny, bo ciężko znaleźć informację, albo ciężko ją pokazać czasami w odcinku, biorąc coś z anime. I właśnie to jest coś zabawnego, bo to jest takie... Właśnie mi się kojarzy manga z czymś bardziej takim artystycznym, nie? W sensie, że to jest naprawdę, jak ja to zobaczyłem na żywo tą mangę, to było bardzo ładne, nie? No bo weź to, weź to twórz, nie? Weź to jest naprawdę... Tak, no to wiadomo. To jest ciężki kawałek chleba i w szczególności, jeżeli mamy taki Kingdom i tak dalej, co tam to w ogóle pięknie wygląda. Na przykład możesz sobie w tym momencie wpisać w neta Kingdom Manga i zobacz sobie te rysunki i to jest wow, a anime zostało tak spieprzone, nie? Dlatego, że sami mam coś takiego, że wolę jednak czytać mangę. Mhm. A, bo to, o kurde, rzeczywiście, no. To jest bardzo dużo detali jest, widzę. I teraz wpisz Kingdom Season 1 Animation, coś takiego. I zobaczysz, jak to wygląda. Nawet w zdjęciach. Mm-hmm. To jest chyba... Dobra, zaraz sobie ogarnę, tak żeby nie bawić się w wyszukiwanie podcastu. Ale rzeczywiście, no to tak jak patrzę sobie, to trochę wygląda biednie. No, biednie i strasznie. Do tego, co tam jest, no. Dobra, i mówię, to bardzo, bardzo ładnie wygląda manga, w sensie to bardzo, tam jest mnóstwo detali, mimo tego, że to jest w dwóch kolorach, tak, czarne i białe, no chyba nie ma kolorów w ogóle, nie? W sensie są edycje specjalne, pierwszej. Są edycje specjalne, no. Ale nie ma takich tytułów, które jest ich dużo, że w całości są wypuszczone w kolorze, tak naprawdę... Znam dwa. One Piece cały chyba był wypuszczony, bo wiadomo, topowa manga w Japonii, więc wypuścili to w kolorze jako edycję specjalną i tam jakieś jeszcze są, ale ogólnie nie. Za to są jakby takie mangi koreańskie, ja to tak mówię, nie? To są w kolorze, to są tak zwane manhwy. Mhm. I one są tylko no w dobra. Kolorze. Dobra, ale to jest fajne, że pomimo, że tam są tak dwa kolory, można powiedzieć, wiesz, cienie, ale chodzi o to, że ogółem to jest czarne na białym, slash tam masz jakieś cienie i tak dalej, no ale to jest odcień powiedzmy czarnego. I to jest naprawdę, no jak patrzysz na to, to jest kurde tak dobre czasami, a to jest narysowane i mówisz, jakim cudem w ogóle, nie? I to mi się na pewno podoba w mandze. Teraz... Pytanie mam do ciebie, zanim przyjdę do punktu, który też mi się nie podoba w mandze. Czy widziałeś, tak z ciekawości, czy widziałeś słabo narysowaną mangę? Tak, widziałem. W sensie może nie jakoś mega słabą, ale pewnie bym znalazł jakieś takie przypadki, gdzie ta manga no, wygląda strasznie brzydko. Ale tak najłatwiej mi chyba pójść w tytuł mega znany i lubiany. A mowa tutaj o Atak Tytanów. W anime to wygląda jak wygląda, czyli niesamowicie. Tutaj nie ma co gadać, że studio odwaliło świetną pracę, bo to wygląda pięknie. W szczególności mi się podobały animacje studia Vid, choć nie powiem, ten nowy sezon Mappy też był spoko. Właściwie jakby kreska ładniejsza jest, ale animacje mi się podobały w przypadku Vid. Ale koniec końców całościowo Tytanie to jest sztos.
A jak sobie kiedyś, pamiętam, czytałem od początku mangę Shingeki no Kyojin, to miałem coś takiego, że no jednak jest słaby, nie? I autentycznie miałem takie dwa poziomy w dół, jeśli chodzi o to, bo manga po prostu w tym przypadku jest brzydsza. Nie, że mówię, że jakoś fatalnie stworzona, tylko no jest, w porównaniu do anime, dla mnie słabsza, nie? Jeśli chodzi o to. No to ciekawe, zastanawiało mnie to, bo wiesz, mówię, nie siedzę w mangach, a ale One Punch Man'a przynajmniej w ogóle, tak mi się... Nie wiem, czy wiesz, no? Ale One Punch Man ma teraz piękną mangę, nie? Cudowną, a wiem, że to widziałeś, więc to jest fajny przykład. One Punch Man ma w tym momencie piękną mangę, bo jest jakby rysowany nie przez autora, tylko przez jakiegoś gościa, który jest, wiesz, jakimś wybitnym gościem, jeśli chodzi o to. No i wszystkie panele wyglądają przepięknie. Aczkolwiek One Punch Man to początkowo był webtoon, czyli taka, powiedzmy, manga internetowa, jak ja to mówię. I ona była strasznie brzydka, nie? O, i to było fatalnie, to fatalnie wyglądało. Dopiero później jakiś go, ja nie pamiętam, jaką na imię ten autor tej nowej, powiedzmy, odświeżonej mangi, jeśli chodzi o One Punch Mana, kto to w ogóle tworzył, ale fakt faktem to już wygląda pięknie. Ale koniec końców rzeczywiście ta opcja początkowa, to co wyszło na początku, czyli to webtoon, to było stworzone tak po prostu, jakieś paski, jakieś byle jakie, wiesz, rzeczy, byle żeby było. A, ej, to tak jak z tym, z moim kanałem. Póki Zefix się nie pojawił, to miniaturki były na średnim poziomie, jakby nie powiedzieć słabym. Wiesz co, tutaj jeśli chodzi o to, ja też mam w ogóle podobną sytuację, nie? Mi też się to nagle polepszyło, choć ja nie powiem, nie miałem takich złych, bo mi też pomagał Kuba, i on dalej mi zresztą pomaga w tam aspektach YouTube'owych, taki mój fajny kumpel. I faktycznie ja jeszcze nie miałem takich złych, ale Zefix naprawdę ma ten talent, jeśli chodzi o to, i to trzeba pochwalić. A koniec końców pamiętam te twoje. Mi się wydaje, że ty je robiłeś w taki sposób, nie wiem, miałeś gimpa czy coś takiego i miałeś jakby takie gotowe teksty na internecie i po prostu mogłeś wpisać jakieś zdanie i ściągnąć jakby gotowy napis, taka czcionka gotowa. Tak mi się wydaje, nie? Że coś takiego. Nie, coś... nie, to nie robiłem nigdy. Nie miałeś czegoś takiego? Mi się... Nie, ja po prostu... Ale w sensie one były dosyć okej, nie? Ale jednak, no... Tak jak mówisz, no mogło być lepiej, nie? Ale teraz jest zajebiście, nie ma co gadać. Oczywiście, że mogło być lepiej. W sensie ja nad tym się nigdy nie spinałem. Tak jak mówiłem niejednokrotnie i też rozmawiałem z kimś, czy ten... No ja się o takie aspekty mało przejmowałem, bo dla mnie jest ważniejsze to, co się mówi, niż to, jak to jest pokazane. Oczywiście teraz przykładam do tego znacznie większą uwagę. No też fajnie, jakby to wyglądało ładnie. Więc moim zdaniem no teraz te miniaturki, które robi Zefix, to jest kocur totalny. To co ja robiłem, no nie powiedziałbym. Nie wiem, czy była jakakolwiek miniaturka, którą zrobiłem i mi się podobała. Chyba jak robiłem na przykład Madara versus Itachi, jak sobie odpalisz. Ona jest bardzo prosta. Tam są dwa kolory, ten VS-ka z Google Grafika i Madara i Itachi na przykład. To jest bardzo proste i moim zdaniem jest spoko. Ale te resztę, no to jest znaczy, dość słabe, tak? A tak napisy, o których mówisz? Sobie to widzę, że później nawet jakiś szablon wymyśliłeś, ten taki, gdzie miałeś jakby taki pasek i tam tekst, no miałeś coś takiego. To nawet nie ja wymyśliłem, bo ja do tego momentu oczywiście robiłem, co chciałem, a jeden z moich widzów już były, chyba się obraził na mnie. Zrobił mi taki mini poradnik, jak to robić, nie? Ale te wszystkie ciekawostki stare i tak dalej, no to widzisz, to jest w jednym stylu, czyli jest zdjęcie z Google Grafika, dodajesz do tego ten napis, który sobie wziąłem czcionkę Naruto i zrobiłem gradientem to i to tyle, co robiłem i jakieś tam tło. Faktycznie. Mi się coś popieprzyło, bo tutaj nie ma tych gotowych czcionek, tylko masz właśnie, tak jak mówisz, no dokładnie. No i jeszcze tak samo było z montażem przecież, bo nie chciało mi się nigdy tego montować, nie dość, że za dużo czasu, to jeszcze nigdy nie przychodziły mi filmiki z anime. Zostawałem copy strike'i. W końcu się tego nauczyłem, no to myślę, że znacznie lepiej teraz wygląda. No i tak jak mówisz, to trochę taki przykład, tylko z innym gatunkiem jakby, nie? Oni tam, gościu, który miał pomysł fajny na One Punch Mana, słabo mówisz, być może rysuje, więc wziął sobie kogoś, kto to robi dobrze i spoko. Moim zdaniem bardzo okej, nie ma w tym nic złego. To też swoje anime, nie, zrobiło, bo przez anime One Punch Man stał się znany,
i potem właśnie ta osoba jakby wzięła w jakimś stopniu wygląd z anime. Tak, tak odczuwam, nie? Że tak to mniej więcej wyglądało. Ale ten webtoon, no, kiedyś mi się nie podobał, nie? No, jakbyś sobie wpisał kiedyś tam poza tym podcastem, albo w tym momencie, to byś widział, że to nie wyglądało dobrze. No dobra. I teraz przechodzę do tego argumentu, który ty mówisz, że jest fajny, a moim zdaniem jest właśnie bardzo niefajny. Czyli to, że manga się czyta w 5 minut, to jest dla mnie coś masakrycznego. W sensie już nawet nie patrząc na to, że w kwestiach finansowych to jest bardzo, bardzo nieopłacalne, że wydajesz, nie wiem, ile manga kosztuje. Ile kosztuje manga tak tomik, średnio? Jedna. 20 zł. Tomik 20 zł. No ale możesz kupić używane i też polecam kupować używane, bo można autentycznie wyciągnąć tomiki po 10 zł za sztukę. Ja na przykład kupiłem chyba kiedyś właśnie chyba 20 albo 30 tomów One Piece'a po 10 zł. Dosłownie 10 zł, gdzie na necie chyba nowy kosztował 17 czy 18. A czy ja akurat jestem typem człowieka, że wolę nowe, w sensie... Tylko wiesz, ludzie dbają o to, nie? Autentycznie ja tutaj dostałem te tomy i mówię, no nowiutkę, nie? A nic, mi się, nic tam nie było. Ładne, nowiutkę, widać, że zadbane. Nawet nie o to chodzi, ja wolałbym kupić na przykład niż... Wiesz, możesz... kupić nowkę niż używaną, ale... Możesz mocniej chodzi, no. Wesprzeć jakby wydawnictwo, które to wydało w Polsce, to jest fakt, że jakby... No to jest spoko, no. Pod tym względem tak. Nie zależy mi na tym, jak mam być szczery. Także to nie o to chodzi. Znaczy, nie wiem, mam po prostu tak, że wolę kupić sobie coś nowego niż coś używanego. No nie wiem, jest mniejsza szansa na to, że coś pójdzie nie tak, że ktoś coś zatai, czy cokolwiek. No ale no tak mam po prostu, co mam powiedzieć, nie? Ale chodzi mi o ten aspekt, że to się czyta w 5 minut, dla mnie to jest tragiczne, że mówię, nie dość, że płacisz dużo za bardzo mało, w sensie jeżeli chodzi o czas. Tylko tu mówimy o jednym chapterze, nie? Bo cały tom to już jest no więcej czasu, nie? Też ogólnie ja mówię też 5 minut, bo tak się to czyta, ale no jeżeli chcesz tak jakby wszystko dokładnie przeanalizować, to no te 8-9 minut mi się wydaje, że musisz poświęcić, nie? No ale patrząc na to, to ale dużo osób wiesz, to czyta i bardzo... czyta, nie? I leci masowo 5 minut, koniec. Żeby nie było, że wiesz, możesz się poprzyglądać, popatrzeć na różne rzeczy, więc to jest jak najbardziej też okej, okay, bo to trochę jakby kupujesz trochę taki album, nie? Z napisami, to jest spoko. No i to mnie trochę tak odpycha, że masz 5 minut, czyli bardzo szybko. No i nie masz za bardzo okazji na to, żeby się właśnie to wgłębić, mówić o kurde, ale będzie ten super, teraz czytam, wiesz, przez pół godziny, żeby jakiś cliffhanger był, więc to jest takie, no mi przynajmniej to nie pasuje. Na przykład, wiesz, przeczytałem kilka książek w życiu, nie za dużo, ale bardzo mi się to podobało, że wiesz, czytasz, już wiesz, że niedużo ci zostało i masz takie... Kurde, coś tu się pewnie wydarzy, nie? I czytasz do końca. I nagle takie, wow, ale to było zajebiste. A mam wrażenie, że właśnie w mandze, że jak będziesz tak na odwal, bardzo szybko będziesz czytał, to jest takie, no dostajesz kawał historii z jednej strony, ale z drugiej strony to jest takie, no za szybkie, nie? O tak, jakbym miał na przykład Wojnę mieć streszczoną w Naruto w 10 odcinkach, w sensie może to by było lepsze, bo tam odpierdzielało się to znacznie za długo, ale no jednak, wiesz, fajnie jak to trwa jednak, tak, przynajmniej w moich odczuciach, nie? Na pewno jest tak jakby, nie wiem, większy klimat, pewnie jakieś większe wspomnienia, bo wiadomo, na dany moment poświęcasz no więcej czasu, jakby nie patrzeć, bo manga, mówię, to szybko leci, a anime jednak jakby stara się to mocniej pokazywać. W ogóle w tasiemcach właśnie to jest tak, że no to jest przedłużane. Jeśli chodzi o nowe odcinki, to jeśli chodzi o nowe anime, nie odcinki, na przykład mówimy tutaj o tytułach 12-odcinkowych, to dosyć często jest tak, że do jednego epizodu jest wpychane 3-4 chaptery, więc jakby 4 chaptery przeczytasz w 20 minut, tak mi się wydaje, tak powiedzmy na fajnym poziomie, nie? Więc tutaj to jest tak to właśnie wygląda, więc niekoniecznie to jest tak wcale mało. W przypadku tasiemców to się może tak wydaje, bo mówię, no tasiemce działają w ten sposób, że mamy jeden chapter, czasami dwa na odcinek, no i to wychodzi powiedzmy łącznie około 7-8 minut czytania, no ale jednak właśnie jest to dosyć często tak, że anime jest dynamiczne, jest tworzone z 3 albo i nawet 4 czy 5 chapterów, nie? I wtedy to już tak inaczej wygląda.
No, wiesz, jeszcze na pewno na plus, przynajmniej jeżeli dobrze jest to zrobione w anime, jest to, że tam masz więcej aspektów niż tylko jeden obrazek, jakby, nie? W sensie każde przybliżenie może mieć znaczenie. No, a to, że jest w ogóle animowane, do tego muzyka, to już w ogóle może robić potężną robotę. No, najbardziej chyba mnie boli to, właśnie, jakbym miał czytać mangę Naruto, jednocześnie oglądając anime, to bolałoby mnie to, żebym wiedział, co się wydarzy. Po prostu. A jestem bardziej za anime, nie? No to wtedy rzeczywiście, no jeżeli ktoś jest, nie powiem, no ja też mówiłem to, że wolę anime, no ale mówię, czasami są takie przypadki, gdzie jakby nie dostaję kontynuacji i tak dalej, to nie wytrzymuję i czytam mangę. I to też nie jest tak, na przykład mi to mega nie przeszkadza, tobie to na przykład przeszkadza, że znasz fabułę, ale na przykład mi nie. Czasami jest tak, że mi to tam po prostu fajnie, i tak oglądam One Piece, i tak się dobrze przy tym bawię. Wiem, znam fabułę, ale jednak dosyć stosunkowo mi się to dobrze ogląda, nawet jeżeli komiks znam. Ale koniec końców faktycznie też jestem bardziej anime only i też mam takie tytuły, gdzie wolałbym zostać przy animacji, bo tak, nie? Bo na przykład animacja jest lepsza niż anime i wtedy wytrzymuję jakoś oglądam. Powiedziałeś, że animacja jest lepsza od anime, ale dobra, śmiesznie, miałem coś jeszcze powiedzieć, żeby nie odniósł wrażenia, że mówię, nie kupujcie teraz mangi, hejtuję, no róbcie sobie co chcecie, ja na przykład nawet miałem w pewnym momencie takie coś, że chciałem sobie poczytać mangę w internecie Naruto, ale no, to jest ciężko dostępne z wiadomych powodów teraz przynajmniej. Wtedy miałem mało lat, to mówię, dlaczego tego nie ma? Po prostu, jak ktoś książkę w PDF-ie wrzucił do internetu, to nie jest bardzo fair. No ale ten. No nie jest, nie jest. Ale na przykład, jakbym miał czasu więcej, albo nie wiem, jechałbym pociągiem, powiedzmy, gdzieś kawałek i miał w tym momencie mangę Naruto, no może bym się skusił. Chodzi mi o Naruto, nie Boruto, bo wiesz, przeczytanie tego, co już znam, spoko. W sensie, jak najbardziej okej. Okay. Myślę, że mówię, jakbym miał więcej, znacznie pieniędzy, wolną półeczkę, kupiłbym wszystkie Naruto i prawdopodobnie wszystkie bym przeczytał, Bo to się szybko czyta po prostu, nie? Bo właśnie, to w tym momencie to jest plus, nie? Jeżeli Tak, no. nie przejmujesz tą ceną i już wiesz, co się wydarzy, to możesz sobie przeczytać. Potem czasami niektóre rzeczy się różnią. Wiem nawet, że nawet w Naruto Mandze są te różnice. I to by było spoko wtedy, ale nie chciałbym na pewno tego czytać przed obejrzeniem w anime, bo wtedy mam wrażenie, że zepsułoby mi to. I jeszcze, jak już znowu przy tym temacie jesteśmy, to ja też staram się wybierać, oglądam jakieś anime czy cokolwiek, to staram się brać te produkcje, które są skończone, albo wiem, że będą się kończyć niedługo, bo to jest ból. Jak oglądasz jakiś serial albo coś i nie wiem, oglądasz pierwszy sezon, mówisz, ole, to zajebiste, i teraz czekaj 2 lata, aż wyjdzie kolejny, i znowu musisz oglądać ten pierwszy, żeby w ogóle przypomnieć sobie, co tam było. Jeszcze spoko, jak to jest zapowiedziane, ale na przykład jak masz One Punch Mana, to nie wiedziałeś, czy on powstanie. Kiedyś oczywiście powstał, dosyć niedawno nawet, ale nie wiedziałeś tego, bo to nie było zapowiedziane, dlatego też o tym bardziej jeszcze mocniej człowieka wkurza, nie? No, i dlatego to jest takie. A niestety, no, jest ta tendencja, że może ci ktoś zobaczyć dolarki w oczach i powiedzieć: dobra, to teraz będziemy cisnąć to w nieskończoność. I to też jest bardzo duży ból. W sensie dla mnie, że ciągnięcie tego w nieskończoność jest naprawdę poważnym argumentem, zarzutem do tworzenia czegoś takiego, bo to nie jest wcale fajne. A chodzi ci o to, że taki Kishimoto przedłuża tytuł swój. Czy Kishimoto? No, W przykładowo, sensie, nie? powiedzmy, nie, w sensie chodzi o to mi, że no, na pewno wygląda inaczej to w mandze, no bo oni mają tam, z tego co wiem, nawet czasami co miesiąc wychodzi jakiś tam tomik jeden, tak? Czy nawet dłużej niektóre, więc Ciężko powiedzieć, bo na tomik jest. Nie pamiętam już tak szczerze, ale 7 czy 8 chyba chapterów, a w miesiącu
O nie, w miesiącu to na przykład Boruto jest miesięcznym tytułem, czyli nowy chapter jest co miesiąc. Ale faktycznie... A chapter. Tak, co jeden rozdział wychodzi co miesiąc w tym przypadku, ale ogólnie tak jest, że rzeczywiście na przykład One Piece, Kingdom, Bleach i tak dalej, kiedyś tam, czy nawet kiedyś właśnie Naruto, to jeden chapter wychodził co tydzień, no. No, znaczy, no i to rozumiem, bo to jest ten, wiesz, proces, którym on musi narysować, przemyśleć i tak dalej, no to okej, no to może trwać na przykład 10 lat spisania całej historii, nie? No, problem w tym, jak już nie masz pomysłu, albo zakończyłeś swój projekt, który sobie pomyślałeś kiedyś tam i ciągniesz to dalej, w sensie ja wiem, jak to może wyglądać z perspektywy, no, kogoś, kto to robi, nie? No, bo mówisz, że okej, początkowo zakładałem, że będę nagrywał Naruto przez rok, nie? W sensie na przykład ja. I wtedy, wow, cotygodniowe odcinki i w końcu ten rok mija, mówisz, to co dalej? W sensie mogę dalej nagrywać, czemu by nie? Przynajmniej u mnie tak to wygląda. Ale taki, to jest trochę co innego, bo ja opowiadam już o jakiejś rzeczy, o takich anime czy coś, dokładam do tego swoją opinię, a nie tworzę produktu takiego, że macie, kupcie to i to się nigdy nie kończy, bo zawsze będziesz miał coś więcej. W Naruto to w ogóle mnie boli, że jest manga, która jest oczywiście basicowa, ale o ile wiem, że nowelki niektóre są dobre i tak dalej, no to nowelki chyba niektóre albo wszystkie są jakkolwiek kanoniczne, pomimo tego, że nie pisał ich Masashi w wielu przypadkach, tylko tam gdzieś nadzorował. Gry też czasami są kanoniczne i to się okazuje, że jest milion ścieżek do jednego anime, mangi, nieważne. Wiesz, do jednego uniwersum. Co do kanonu? To mnie boli strasznie. Co do kanonu, ja mam takie uczucie, że czasami to słowo jest zbyt często używane. Na przykład mamy Boruto. To dla mnie te odcinki w większości przypadków nie były wcale kanoniczne, nie były aż tak potrzebne, żeby nazwać je kanonem, nie? Więc mam takie uczucie, że czasami tego jest po prostu za dużo i jakby to też jest pewnie słówko takie, bo wiadomo, kanon to jest jakby związane z tą, powiedzmy, całą opowieścią, tym całym światem. Może nie tak bardzo jak na przykład oparte na mandze, ale jest to związane i niby powinieneś to obejrzeć. Tylko mam takie właśnie odczucie, że zbyt często jest to używane i na przykład w takich odcinkach w Boruto, no tam dużo było takich przegadanych i tyle. Mi się wydaje, że to po prostu był taki zabieg na hajs, bo wiadomo, kanon, powiedzmy, trzeba obejrzeć. Tak, znaczy my o tym gadaliśmy z Nekonem w poprzednim tygodniu, także my to już omówiliśmy grubo. Już nawet nie walić, czy to kanon, czy nie kanon. Chodzi o to, że nie ma skondensowanej całej historii od A do Z w mandze nawet, bo niektóre rzeczy wybiegają poza mangę, niektóre są tylko w anime, niektóre są w ogóle w grach tylko i teraz jeszcze niektóre inne w nowelkach i nagle się okazuje, że musiałbyś od rana do nocy codziennie i czytać mangę, i nowelki, i grać we wszystkie gry, sprawdzić każdą opcję, żeby dostać po prostu całość. I to jest bardzo słabe. I teraz... Kurde, bo to jest bardzo ciężki temat. Jak sobie pomyślisz, że jara cię jakieś anime, seria, nie wiem, serial, seria na YouTubie czasami, też od razu mam w głowie na przykład GF Darwin czy coś, jak oni mają różne tam niektóre te swoje serie. I z jednej strony chciałbyś, żeby oni dodawali co tydzień, to by było zajebiste i tak dalej, ale z drugiej strony to by straciło taki swój czar trochę i fajnie, że oni mówią, elo, tutaj ucinamy, więcej nie będzie i to jest też dobre, bo są produkcje, które uważałem za świetne, nie potrzebowałem kontynuacji. Nawet z głupich serialów, bo zaraz ktoś mi to powie, że oglądam seriale dla nastolatek. Tak, rzeczy zdarzało się. Masz serial, nie wiem, czy kojarzysz, 13 powodów. Nie. Nie kojarzysz? To był serial Netflixa o tym, jak... To jest też chyba na adaptacji jakiejś książki, że dziewczyna popełniła samobójstwo i 13 odcinków było i w każdym, powiedzmy, kogoś oskarżała i tak dalej, i tak dalej. I ten pierwszy sezon naprawdę był dla mnie bardzo fajny. Oglądałem go dwa razy w sumie, bo raz oglądałem, później oglądałem jeszcze raz z Natalką i później się okazało co? Robiłem drugi sezon. Był dużo słabszy, ale jeszcze taki
no dobra, obejrzałem, mówię, może być, nie? Bo to takie już było, że ona już dawno nie żyła, ale ten gościu, który tam był, powiedzmy, głównym bohaterem, można powiedzieć, miał z tym jakieś związane przeżycia, nie? Już trzeci, wiem, w ogóle jeszcze coś gorszego i chyba nawet czwarty teraz wyszedł, więc mówię, ja pierdolę, zobaczyli pieniądze i z dobrego produktu, który miał być 13-odcinkowy, zrobili chyba 4 sezony i coraz dalej w las to było coraz gorzej. Szkoda, że oni nie ucięli, nie? Tego w tym momencie i powiedzieli, dobra, stop, już więcej tego nie robimy. No to fakt. Boję się, że Naruto wszystkich nas przeżyje jeszcze, nie? Że będzie. Wiesz co, to nie jest kwestia, czy się boisz, bo możliwe, że wyjdzie jeszcze, nie wiem, Boruto Shippuden albo coś takiego, tylko w ogóle już ten tytuł moim zdaniem jest zbyt przedłużany. To powinno się skończyć na Shippudenie i tyle w temacie. Tak mi się wydaje, tak samo mówię o Dragon Ballu. Czy to jest wszystko potrzebne? Mi się wydaje, że nie. To już było jakby fajnie dopięte, tylko wiadomo, tak jak gadaliśmy, jak gadałeś przed chwilą, hajs. Tak, znaczy ja też może trochę kontrowersyjnie, może trochę niekontrowersyjnie mówiłem o tym, czy Dragon Ball ten super powinien powstać i kurde, napiszcie mi w komentarzach proszę, bo ja zapomnę na bank, żebym zapisał sobie ten temat na Animedia, ale macie tutaj taki krótki ten spoiler, co będzie w tym odcinku. Mam wrażenie, że nie powinien powstać, w sensie powiem tak, obejrzałem Dragon Ball Super, nie wiem, czy jest kontynuacja o tej samej nazwie. Jest manga, dalej po prostu wychodzi i z tego, co wiem, jest zapowiedziany film kinowy, który jest kontynuacją i pewnie po tym filmie kinowym będzie kolejny sezon. Aha, no w każdym razie było tak, że ja oglądałem anime, to było kilka lat temu, dobra, z 3-4 lata pewnie, więc obejrzałem wtedy do końca. I nie będę kłamał, że mi się tam nic nie podobało, że to było takie i tak dalej, bo to znowu cały czas był dobry Dragon Ball, w niektórych aspektach nawet pewnie bardziej hype'ował niż kiedyś, ale uważam, że on nie powinien powstać, bo ta historia, którą dostaliśmy, ona została zakończona i mogłeś z nostalgią do tego podchodzić, że Jezu, jak ja bym chciał kolejny sezon, a jednocześnie oby on nie wyszedł, nie? Bo ja mogę sobie powyobrażać, jakie to jest zajebiste i w końcu dostaniesz i to już masz tak wygórowane oczekiwania, że nie ma opcji ich spełnić. Przynajmniej dla niektórych. Wiadomo, że było wow, wielka kontynuacja Dragon Balla, nagle fani lecą, wszyscy oglądają, tam wiesz, wyniki robi, opłaca się to, ale wolałbym, żeby to nie powstało. No powiem ci, że no, sprzedażowo pamiętam, jak to wychodziło, to no, miało wyniki niesamowite. No też ogólnie uważam, że nie powinno powstać, tylko że wiesz, po iluś tam latach to powstało, to wiadomo, że będzie na to popyt. I poza tym jeszcze, powiedzmy, Dragon Ball ma taką fabułę, która jakby pasuje na kontynuację, nie? Tak wiesz, bo niby masz pokazane tych wszystkich przeciwników, wydawało się, że nie będzie już kogoś silniejszego, ale potem wjechały jakieś inne galaktyki czy coś takiego. Niby coś tam takiego jest, ale faktem no to było przedłużane, to było już też później, jakby to był kotlet dla mnie, bo przecież Super to się opierało tylko na jakieś tam turnieje, z tego co pamiętam i tyle. Tak. Cały czas to samo, więc tak. No widać, że to po prostu pod hajs, nie? Ale może dla fanów znaczy, to było całkiem znośne. Co ciekawe, ludzie chcą cały czas to samo, to nie jest tak, że nie chcą. No i mówię, to było na pewno fajnie zrealizowane, dobrze zrealizowane, jeżeli mówimy o tym walkach, animacjach, mówię hype, do piątego jak tam różne odcinka rzeczy nie. Nowe weszły. A, no to tam nie pamiętam. No, piąty akurat, odcinek to ale pamiętam, że jeszcze żył taki, znaczy żyje pewnie dalej, ale w sensie był na YouTubie taki pan o ksywce Buki, dla wielu osób no najlepszy twórca kiedykolwiek z anime, jaki był. No i on był właśnie fanem tego tytułu i pamiętam, on zawsze co tydzień jak wychodził odcinek, tworzył coś takiego jak Nekon, czyli wiesz, analizy odcinków i tak dalej, nie? Mhm, no. No i pamiętam, jak jeszcze ja tego. Pamiętam, że ja chyba jeszcze tej części nie oglądałem, bo byłem chyba na Zetce, ale sobie oglądałem tego opinię i pamiętam odcinek piąty i w ogóle te początkowe, to był pokaz slajdów i w ogóle jak to wyglądało. Dopiero później wyszła jakby taka animacja odnowiona, bo wyszła ta edycja Blu-ray czy jakoś tak. No i tam było to polepszone, ale faktycznie początki były dosyć ciężkie. Mhm. Ale później no, faktycznie i od Goku, Black Goku, od tej sagi, to zaczęło to naprawdę ładnie wyglądać wizualnie. No, tam już później było okej.
No ja pamiętam na pewno Ultra Instynkty, jak to fajnie wszystko. O, tam to już wyglądało. W ogóle był najlepszy moment techniczny, pod, jeśli chodzi o animację tej kontynuacji. No, to był najlepszy moment, bo zmienili chyba tam animatorów, z tego co pamiętam, i autentycznie pamiętam, że Dragon Ball Super wtedy wyglądał mega ładnie. No i po prostu, żeby nie uciekać za bardzo do tematu, to już chodzi ogólnie o mangę, ale też właśnie anime i takie właśnie przedłużanie. Jestem rozdarty mocno pod tym względem, że z jednej strony fajnie, jakby niektóre rzeczy się zakończyły i nigdy więcej do nich nie wracać. Ja niedługo na Animedia będę mówił o takim jednym anime, które miało 11 odcinków. Nigdy więcej nie powstanie kontynuacja. Myślę, że nie ma opcji, po prostu fabularnie to nie ma sensu. A z drugiej strony to było mocno takie artystyczne, mam wrażenie. I domyślam się, że wyniki mogliby na tym zrobić, nie? 11 odcinków? Wielki powrót, co się stało i tak dalej. Ale nie chciałbym bardzo. I wierzę w to, że nie powstanie, bo to anime w ogóle chyba z 2015 roku, więc... 11 odcinków, tak? Tak. Na Z? Tak. To nie będę mówił, ale wiem, o co chodzi. Tak. I dla mnie to jest sztos totalny. I to był właśnie tak właśnie zrobiłem tak artystycznie mocno. Od początku do końca historia. Zakończenie było niezbyt mocne. Długa, ale... Co? Zakończenie pamiętam, że było takie dosyć mocne. Mm-hmm. Znaczy, no podobało nam chyba bomba atomowa nawet gdzieś była, z tego co pamiętam. No, bo... To źle pamiętasz. No dobra, znaczy może trochę tak. W sensie dobra, nieważne. Nieważne jaka była, jakie było zakończenie i tak dalej, nieważne jakie to jest anime. Chodzi tylko o to, że to masz taki cały produkt skończony, nie? Z drugiej strony nie dziwię się, że ludzie chcą robić to bez końca, nie? Te tasiemce całe. No bo hej, masz tak naprawdę pewny dochód. To tak jakbym trochę to może być jak hipokryzja, że mówię, ej, fajnie jakby skończony produkt zrobił i tymczasem ja robię odcinki z tydzień na tydzień, nie? Codziennie i pff, jeżeli będę mógł, to będę robił jeszcze przez 10 lat pewnie. Także z jednej strony jestem rozdarty, że wolałbym coś, co jest skończone, zajebiste, nigdy więcej do tego nie wracamy i możesz z nostalgią do tego wrócić albo zrewatchować to i powiedzieć wow. Nie, no to jest tak dobre, jak pamiętałem. A z drugiej strony w ogóle się nie dziwię, że to powstaje cały czas dalej, bo i hajs, i to, że wiesz, w ich głowach, pomimo tego, że może być słabsze, w ich głowach może być na przykład, kurde, ale jak ja już kończyłem to swoje, co zakładałem na początku, to jeszcze mi milion różnych ścieżek podeszło. Gdzieś tam nowych postaci, nowej fabuły, nowych ścieżek, ja muszę to zrobić, nie? I już nawet nie chodzi o to, że ktoś może patrzeć, olo, ja się no to zarobię i tak dalej, tylko że to jest takie, że ja chcę to zrobić po prostu dla samego zrobienia, nie? Ja tak mam na przykład z Pokemonami, które robimy już, o Boże, półtora roku chyba, jeszcze nie wyszły, a jednocześnie ja już mam w głowie milion pomysłów, jak to rozbudować i chciałbym, żeby to trwało przez całe moje życie, żeby zrobić grę i nawet jeżeli masz zamiar grać tydzień pierwszy i ci się podobało, a później już nie grać, to żebyś mógł za 10 lat wrócić i powiedzieć, kurde, fajnie się grało, nie? I ja bym chciał coś takiego stworzyć, pomimo tego, że wiesz, to może się nie sprzedawać, to może być coraz gorsze, kolejna aktualizacja może być gorsza, to wcale się nie dziwię, że tak się dzieje, że oni chcą tworzyć to w nieskończoność po prostu. No, pamiętam też taki przypadek był i to było chyba z tego, co wiem, na pewno z Bleachem, kojarzysz pewnie tego tasiemca znanego. Tak. I Bleach, pamiętam, że, no wiadomo, też był przedłużany, pamiętam, że od sagi z Aizenem to w ogóle fabuła poszła tak w dół, że to ciężko opisać autentycznie do sagi z Aizenem, czyli tam powiedzmy w anime, nie wiem, 200 odcinek, albo 250, 30, nie pamiętam, ale dosyć dużo. To potem, do tego momentu było zajebiście, potem już było dużo słabiej i w mandze wychodziła saga, która będzie niedługo zanimowana, bo zostało zapowiedziane, że wyjdzie ten sezon nowy po tylu latach i dokończą to w anime, więc całkiem spoko, bo w sumie wypadałoby to zakończyć. Ale ta fabuła w mandze była rzeczywiście w Bleachu słaba.
No ale to też wina była wydawnictwa, bo też są takie przypadki właśnie, że na przykład mangaka chce dokończyć jakiś tytuł, czy tam nawet nie mangaka, ale także choćby nawet, nie wiem, jakiś ktoś, kto jakiś gościu, co tworzy jakieś dzieło, nie? Chce dokończyć swój tytuł na spokojnie, no ale jednak czasami wydawnictwo po prostu cię przyspiesza do tyle, że ty musisz wiele rzeczy pominąć. I w Bleachu było tak, że on pewnie chciał pewne rzeczy mocniej rozwinąć, pokazać, no ale z tego, co pamiętam, to Shonen Jump no powiedział jemu, że ma to szybciej skończyć i przez to właśnie wiele rzeczy pomijał, ucinał i dużo osób właśnie za to Bleacha już później tak nie lubi, bo był taki niezbyt spójny, więc są też takie przypadki, że nawet wydawnictwo potrafi coś takiego komuś zrobić, nie, że przyspieszyć, bo na przykład wyniki są słabe i tak dalej. No to w tym przypadku trochę smutno, no w sensie to na pewno mamy tą przewagę, przynajmniej jeżeli mówimy o YouTubie, że no można powiedzieć, że nikt nad nami nie stoi, oprócz magicznych praw autorskich i kopii strajków, nie? To też się zmieniło, tak jak mówiłeś, bo zobacz, teraz nie blokują, a to też mi się wydaje, że to jest kwestia właśnie montażu, bo też na to wideo jakieś zmieniasz jakieś, nie wiem, elementy tam estetyczne, jakiś kolorek, coś tam pod, nie wiem, dajesz inny na wideo i to wiadomo, to pomijasz totalnie, więc mi się wydaje, że teraz ludzie się nauczyli omijać te prawa, tak mi się, tak no, czuję. No coś tam się dodaje, tym bardziej, że ja używam, wiesz, nie wiem jak to się fachowo nazywa, RAW chyba, czy coś takiego z anime, więc aha, to tam są też odcinki bez napisów. Tak, no i tam też dużo to daje, bo pamiętam taką sytuację, że jak nagrywałem, tak naprawdę można powiedzieć, omówienie pierwszego odcinka Boruto, jak myślę, że to może się rozwinąć, już wtedy miałem takie wątpliwości, to finalnie wstawiłem chyba tylko po prostu obrazek, a miałem w planach, że potnę kilka części z anime, już wtedy chciałem to zrobić i z pewnej strony nagrałem po prostu sobie ekran i pociąłem to i pamiętam, że zrobiłem wszystko co mogłem, żeby przeszło przez algorytm i walnąłem takie kolory, że nawet nie wiedziałem, że to było Boruto, było tak przekolorowane to wszystko i tak nie przeszło, więc nie wiem, czy to był tamten czas taki, czy po prostu to, że ja nagrałem część z pewnej strony, czy to nie były rawy, nie wiem, po prostu nie wiem. To się zmieniło i tak dosyć mocno, bo no, ludzie się bawią tym, nie? Ludzie się tym bawią. Też właśnie kiedyś jakby było takie coś, że człowiek myślał, że max chyba 5 sekund wideo, nie? Może być. Tak. Teraz tego nie ma, no. Były takie to jest fakt, że nie ma czegoś takiego, w sensie może być 10, nawet ciut więcej i nie dostajesz za to, nie wiem. Ja się bałem, w sensie nigdy nie patrzyłem na te 5 sekund, akurat jak już zaczęło mi przechodzić wszystko, tylko przycinałem czasami dłuższe momenty, ale przyspieszałem je, albo zwalniałem, coś tam ciąłem, niektóre rzeczy, trochę się tak poduczyłem pod tym względem, jak to zrobić i nie miałem naprawdę żadnego copy strike'a, jeżeli chodzi o animację, chyba, no nigdy, w sensie, jak już zaczęliśmy od momentu, w którym przeszedł mi ten pierwszy filmik z montażem z anime, pamiętam, że na początku zmieniałem trochę kolorystykę, nakładałem efekty, żeby na pewno nie przeszło, ale później już nawet jak nie nakładałem tych efektów kolorystycznych i zaczęło przechodzić, do tego momentu ani razu nie dostałem copy strike'a, jeżeli o to chodzi. Mhm. A muzykę to oczywiście zdarza się, to jest już katorga, nie? Tak, muzyka. No to już wiesz, ale masz na szczęście taką muzykę, którą możesz używać w filmach, tam są tacy autorzy, korzystam właśnie z takiego jednego i chyba bez... No, ja ci powiem, że korzystałem z gościa, który dosłownie miał w nazwie, że to jest Free i przecież przez, nie wiem, rok czasu miałem outro, które zrobił Tuś, jakie były zajebiste moim zdaniem i wielu zdaniem też, bo to bardzo, bardzo fajnie to wychodziło i się w pewnym momencie okazało, że ja wrzucam filmik tak jak zwykle. Patrzę, pyk, prawa autorskie, co jest? Ta piosenka. I później co nie wrzuciłem, muzykę, którą używałem wiele razy wcześniej i okazało się, że z jego kanału zawsze copy strike. A pomimo tego, że cały czas było w tytule free, nie? W sensie robiłem to, co chciał, a i tak za każdym razem copy strike był, więc są i tacy ludzie, którzy zrobią ci coś za darmo, powiedzmy, wrzucasz jego muzykę, a później się okazuje, że w pewnym momencie on zobaczył kaczink. Zrobię coś, że teraz wam nie będzie to działać i zarabia po prostu na tym już pewnie. Znaczy no spoko, każdy chce zarabiać, tylko szkoda, że takim kosztem, że najpierw coś jest free,
Nawet tak było z Alanem Walkerem, na pewno. Pamiętam, jak wyszło na No Copyright Sound, wszyscy nadużywali Alana Walkera i tam Fate bodajże. Było to masakrycznie używane. Teraz nie masz szans, bo od razu dostajesz copyrighta. No dokładnie, to jest to. A to jest dosyć taki temat, powiedzmy, chodzący cały czas. Cały czas to się zmienia. Ja też miałem chyba właśnie Old Rock kiedyś i miałem to samo. W pewnym momencie dostałem copy strike'a i tyle, koniec tematu, już potem nie używałem tego. No właśnie, właśnie. No muzyka. I to jest taki problem, ale to... Dobrze, że ta akta nie wyszła. Że nie ten, że nie odeszliśmy za bardzo od tematu, no bo w sumie to o tym mówię, że mamy na tyle wolną rękę, że nikt nad nami nie stoi. Jak masz swój jakiś projekcik, to po prostu go robisz, nie? I tyle. Znudzi ci się, przestaniesz. Chcesz to robić, to nieważne ile to poświęcisz na to czasu i sił. Chcesz, dociągniesz do końca, nie chcesz, nie dociągniesz do końca. A nie, że ktoś stoi na tobą i powie ci, masz kończyć mangę szybciej, bo się nie sprzedaje jelo. No to jest mega, mega takie upierdliwe. A najgorsze, jak podpiszesz jakiś kontrakt, nie? I z tego musisz się już wywiązać. I nie ma ale, nic nie zrobisz przeciwko nim, bo jesteś skończony. Dokładnie, to się zgadzam. Dobra. Ogółem to mieliśmy też gadać trochę o drugim temacie, ale tak jak się domyślałem, manga pochłonęła nam całą godzinę. I gdzieś tutaj będziemy kończyć. Dzisiaj znowu taki trochę krótszy podcast jak na nasze podcasty. No ale dobrze, bo już jest dzisiaj u nas późno. Tak naprawdę tak, dostaniecie dla nas jutro ten podcast, a jest 21. Jeszcze musi to wysłać, ja muszę to zmontować, zrenderować. Także trochę to potrwa. Także ja też cóż. Mam ciepło jak nie wiem co w pokoju. Zamknąłem wszystkie drzwi, żeby nie było słychać i nagrzało się. Tak, mi też się właśnie zrobiło ciepło. Także już myślę, że w następnym podcaście normalnie będzie Nekon. Tak, o ile tak. Znowu powtórzę to, co mówiłem na początku tamtego podcastu, jeżeli się uda nagrać, bo może być tutaj dziecko płaczące w tle, więc może być ciężko. To jest tykająca bomba. Tak, tak. W sensie, no postaram się jakby, no jakoś tak muszę zarabiać na ten chleb, nie? Więc tak czy siak muszę nagrywać coś, więc będę łapał te momenty, których mogę. Ale fajnie jest to, że jesteś jakby swoim szefem, nie? To jest chyba w tym wszystkim fajne. No to jest zajebiste. Ja teraz znowu zacząłem sobie czytać książkę, bo kupiłem sobie jak wychodziła Kotarskiego Inaczej i on tam właśnie o tej pracy mówi i tak dalej. Ja pamiętam, że miałem przecież taki okres w życiu, że oglądałem dużo filmików takich powiedzmy ideologicznych, właśnie o też to takiej toksycznej pracy, w której by the way byłem wtedy, nie? O tym, żeby spróbować swojego i tak dalej. I to wiesz, to brzmiało takie wow. Wiadomo, że może ci się nie udać, nie? I szczerze mówiąc, jak odszedłem z pracy, żeby siedzieć na YouTubie, to przecież przez pierwsze pół roku, no to ja czasami nawet chyba poniżej 1000 zarabiałem, nie? No. Tylko, że miałem oszczędności, jakieś tam małe wydatki i takie pierdoły. Ty chyba nawet pisałeś, albo gdzieś mówiłeś w odcinku Q&A, że dajesz sobie ileś czasu. Tak. I tak trochę skłamałem, bo i tak ciągnąłem to dalej. Pomimo tego, że jeszcze nie było świetnie, nie? Ale jak zacząłem czytać sobie tą książkę, to właśnie nam było o takim toksycznym i ja tak mówię, kurde, przecież to dokładnie opisuje tą sytuację, w której ja się znajdowałem. Byłem w pracy, toksyczne środowisko, już mi tam męczyła strasznie praca, mówiłem, spróbuję zrobić coś swojego, mam na to możliwości, nie jest coś takiego, że wiesz, ja mam 200 zł, mówię, a rzucam pracę i teraz albo wyjdzie, albo nie wyjdzie, nie? I na spokojnie sobie to robiłem, więc fajnie. No różnie jest z tym YouTube'em, już tam o tym nie będziemy rozmawiać. Ale spoko. Moim zdaniem na razie póki co jest git. No i tyle. To jest spoko. Także... No. Najważniejsze, że ci się udało, nie? No, zobaczymy jak to będzie jeszcze. Także już do tym podcaście mówię, jeżeli będzie za tydzień, to już najpewniej po prostu ze Fixem. Ze Fixem? Był... O, zobacz. Co? Nie, przeczytałem jego nick. O, siema ze Fixem. No bo wiesz co? Bo tak spojrzałem na ten, na Discorda i w jednym momencie był Nekon, a ktoś do mnie napisał i się przesunęła pozycja. I tak mówię w tej pozycji był Nekon i patrzę, ze Fix co jest? Ze Fix. No bo teoria. Ze Fix debiutuje. No,
Tak, nie, to z Nekonem będzie następny normalnie. A dzisiaj w zastępstwie był Mugi i oczywiście... Już nie z kanału Mugi TV, już nie z kanału. Tak, nie z kanału Mugi TV, tylko z Mugi Anime. No i link macie w opisie oczywiście do Mugiego, więc jak kogoś interesuje, to zapraszamy tam. Dokładnie, zachęcam zobaczyć, co jest 5. A ja dzięki za... Tak, a pierwszy odcinek w tematyce można powiedzieć, bo Boruto, także... Tak, no w sumie jest... tak, jakby nie patrzeć, no. To nawet się trafiło. No, także to by było tyle. Trzymajcie się, na razie, cześć! Siemanko.